Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Witam wszystkie resetarianki i resetarian. Dziś prosto z serca, prosto z moich trzewi, program, który przygotowywałem do ostatniej minuty, a być może całe swoje życie się szykowałem na to, żeby powiedzieć wam o tym, jak ważny problem poruszył, a wręcz skompromitował minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek. Moi drodzy, wszystko miało być inaczej, ale są rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze. I takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Dzisiaj za naszą przyszłość i naszą Rzeczpospolitą odpowiada człowiek, który jest zaprzeczeniem wszystkich cech, które powinien mieć mąż stanu. Zaprzeczeniem wszystkich cech, które powinien mieć człowiek odpowiedzialny za wykształcenie i za wychowanie naszej młodzieży, naszych dzieci, waszych wnuków być może, a może w przyszłości dopiero waszych dzieci, bo spodziewacie się je mieć w przyszłości. Na pewno wielu z was słyszało o dla mnie absolutnie bulwersującej wypowiedzi Przemysława Czarnka, o której za chwilkę powiem. I dlatego zmieniłem całą marszrutę katarsis, ponieważ uważam, że nie ma rzeczy ważniejszej dzisiaj niż gremialne, generalne, powszechne oburzenie i wytłumaczenie Przemysławowi Czarnkowi, Prawu i Sprawiedliwości, fanom Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim wszystkim ludziom, których macie blisko siebie i którzy być może o tym, o czym będziemy na początku rozmawiać w naszym programie, nie usłyszeli, albowiem na Snapchacie, z którego generalnie rzadko korzystam, i na WhatsAppie, z którego korzystam trochę ciężej, wśród młodzieży, wśród przyjaciół moich dzieci rozniosła się informacja, która trafiła do mnie właśnie od mojego dziecka i chodzi oczywiście o walkę z otyłością, którą zapowiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji, dwa dni temu bodajże. Trochę mi się zlewa czas, więc generalnie może to było wczoraj, wybaczcie, ale moje oburzenie jest olbrzymie. Najpierw przywitam was, drodzy resetarianie i forumowicze. Witam Bala, witam ten typa, witam kapitan Stratford, jak zawsze ode mnie dostaje salut. No i opowiem wam taką historię z mojego życia codziennego. Mianowicie często dostaję od różnych bardzo młodych, małoletnich dzieci pytania, na zasadzie pytania, czy to jest prawda, czy to jest prawda, ponieważ staram się i uważam, że jedną z kluczowych umiejętności, którą powinny nabyć młode pokolenia, nasze dzieci czy wasze wnuki, to odróżnianie prawdy od fałszu. Elementarna umiejętność wyłapywania fake newsów i nauka tego, jak weryfikować informacje w dobie, kiedy my wszyscy, ale nasze dzieci, przede wszystkim nasze wnuki, znowu powiem, nasi siostrzeńcy, najmłodsze pokolenie, czyli to, od którego najwięcej zależy, to, które wyszło na ulicę niedawno, musimy nauczyć odróżniania prawdy od fałszu, ale musimy też uczyć ich wrażliwości. I pamiętajcie jedną rzecz, którą uświadomił mi Jarosław Lipszyc swego czasu, bardzo aktywny na forum sprzeciwu przeciwko ACTA. Nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać dużo, ale być może pamiętacie, to jest dla mnie bardzo ważny zryw społeczeństwa obywatelskiego, mianowicie ludzie wyszli na ulicę i gremialnie protestowali przeciwko cenzurze w internecie. I ci ludzie to byli ludzie od lewa do prawa i to była jedyna chyba sytuacja w historii współczesnej Polski, kiedy młodzież wszechpolska, anarchiści
i różnego rodzaju i różnej maści lewacy wyszli na ulicy i razem protestowali przeciwko akta, które było zagrożeniem wolności słowa. Mówię o tym dlatego, żebyście zrozumieli też, że wasza moc, kiedyś o tym już mówiłem, każdy z was jest medium, każdy z was ma ileś znajomych na Facebooku, na Twitterze, pisze maile, komunikuje się przez Skype'a, każdy z was jest medium. I dzisiaj muszę was prosić o to, żebyście użyli tej siły i żebyście użyli tej mocy medium, którym jesteście i będziecie, po to, żeby puścić dalej i wytłumaczyć ludziom, co złego się stało i jak to naprawić. Zacznę od przedstawienia moich gości, a później opowiem wam o tym, co będziemy realizować w ramach marszruty, którą zapowiedziałem. Powiem wam tak, najpierw mamy troje gości, którzy opowiedzą wam o problemie, jaki mam z Przemysławem Czarnkiem, z otyłością, z samotnością młodzieży i z tym, co zgotował nam los, czyli z pandemią, z którą musimy się borykać my wszyscy i na którą nikt z nas nie był gotowy. Nasze dzieci, dzieci waszych sąsiadów, dzieci generalnie, młodzież siedzi zamknięta w domach mniej lub bardziej i przeżywa coś, czego nikt z nas, ludzi dojrzałych, jeszcze nie przeżył. Mało kto jest w stanie wczuć się w uczucia tych najmłodszych naszych dzieci. Na pewno nie jest to Przemysław Czarnek, który wczuwa się chyba tylko i wyłącznie w swoją polityczną karierę i polityczne kalkulacje. Dzisiaj jest mi trudno nawet nie używać przekleństw, bo silą mi się na usta. Mówię tak dużo, bo czekam, aż wszyscy moi goście się zgłoszą, więc skorzystam jeszcze z okazji i na sekundę odłożę tą burzę, którą zamierzam wywołać i ten przekaz, który specjalnie dla was poprzez trójkę moich gości zamierzam wam zaszczepić w pewien sposób i zostawić was z czymś do przemyślenia i poprosić was też, żebyście w swoich komentarzach poszukali ze mną rozwiązania i sposobów na to, jak maksymalnie szeroko dotrzeć z naszym przekazem, z tym, co zostanie wam po tej audycji, która jest dla mnie szalenie ważna. Pierwsze 45 minut to wstęp do rozmowy. Uważam, że temat jest na tyle ważny, że powinniśmy zrobić wydanie specjalne, które przyszykowałem. Zwróciłem się do bardzo wielu osób. Nie wszystkie mogły się pojawić na żywo, dlatego przyszykuję szerszą audycję z szerszym spektrum, którą przedstawię jako premierę na naszym kanale. Natomiast dzisiaj porozmawiamy najpierw o Czarnku, później o nieco starszym, dojrzałym rewolucjoniście, czyli Linusie Lewandowskim. Może słyszeliście, a na pewno widzieliście. Będziemy o nim rozmawiać. Był w czołówkach Wiadomości wiele, wiele razy. Jest człowiekiem, który aktywnie protestował na ulicach i jest bardzo dobrze zidentyfikowany przez policję, która lubi go też zawijać na dołki za byle co, moim zdaniem. O tym porozmawiamy w drugiej części. Później Karolina Baca-Pogorzelska, ostatnio Outriders, jedna z najlepszych, a powiem wprost, najlepsza dziennikarka, która zajmuje się energetyką, węglem i tego typu sprawami. To naprawdę ją kręci, to jest jej życie. Ona opowie nam o takich bardzo bieżących sytuacjach związanych i z wydobyciem węgla, i z cenami prądu, i też z wielką polityką, która się z tym wiąże. Ale i potem sobie podyskutujemy, moi drodzy, o tym wszystkim, o czym dyskutowaliśmy od początku, ze szczególnym uwzględnieniem tematu wiodącego, który stał się wiodący. Moi goście już są. Jest mi bardzo miło przedstawić trójkę gości, którzy przedstawiają niepełen, ale jednak szeroki wachlarz różnych doświadczeń, a przede wszystkim wszystkich łączy jedno. Są to osoby o wyjątkowej wrażliwości, osoby, za które mógłbym ręczyć i którym
mógłbym powiedzieć nie tylko mój samochód, ale i moje dzieci, gdybym szybko musiał gdzieś wyjechać za granicę, albo gdyby mnie zamknęli, drodzy ludzie z władzy naszej, dopierdla, co się może kiedyś stać. Dobry wieczór, moi drodzy. Dobry wieczór. Witam, przedstawiam Karolina Kowalska, Rzeczpospolita, dziennikarka zajmująca się sprawami medycznymi, ale też z dużą wrażliwością społeczną. Dobry wieczór, Karolino. Dobry wieczór. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ania Jarmińska, która jest byłą tancerką, obecnie projektuje ubrania, które już często reklamowałem, związane są z motywami strajkowymi, ale też ma doświadczenie, ponieważ zarówno zajmowała się kiedyś młodzieżą, ale generalnie jest osobą, której kontakty z młodym pokoleniem doświadczam na bieżąco i dlatego poprosiłem ją, żeby jeszcze jako mama opowiedziała o swoich doświadczeniach. Dobry wieczór, Aniu. Cześć. I wszystkim znany, lubiany ze swoją zawsze miłą, wesołą aparycją nauczyciel Paweł Lęcki, nauczyciel z Sopotu. Dobry wieczór, Pawle. Dziękuję ci bardzo, że przyjąłeś zaproszenie. Zacznę od Karoliny. Karolino, na pewno słyszałaś. Ja przypomnę teraz wam wszystkim, o co chodzi. Przemysław Czarnek, który stara się jak może, żeby wykazać się jako nowy minister edukacji. Wychodzi mu to średnio, pokazał się jako mizogin, nienawidzący kobiet, chociaż oczywiście oficjalnie mówi, że jest inaczej, traktujący kobiety protekcjonalnie. To jest istotne w kontekście tego, co powiedział. Powiedział, że będzie walczył z otyłością. No to wszyscy powinniśmy przyklasnąć, ja na przykład, ale zresztą zupełnie nie żartując, prawda jest taka, że większość z nas, nasi sąsiedzi i tak dalej, przez długie przebywanie w domu nabyli dodatkowych kilogramów i nie jest to absolutnie niczym nadzwyczajnym. No, tryb życia, jaki prowadzimy w COVID-zie, nas do tego zmusił w pewien sposób. Nie każdy jest w stanie się przestawić z biegacza i człowieka z siłowni, czy też bardzo energicznej osoby biegającej, załatwiającej milion spraw, na człowieka, który musi siedzieć w domu i zostań w domu, pamiętamy te hasła. I oto, co nam powiedział Przemysław Czarnek. Przemysław Czarnek stwierdził, że będzie walczył z otyłością, zapowiedział kilka rozwiązań bardzo konkretnych lub mniej konkretnych. Generalnie mówił o tym, że powinno się zwrócić uwagę na dzieci, które mają problem, bo po powrocie z izolacji czy z nauczania zdalnego otyłość jest problemem i niestety po przecinku powiedział, że szczególnie problemem dla dziewcząt. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Najpierw poproszę, żeby odpowiedział jednak Karolina, proszę cię, poczekaj chwilę, ale poproszę, żeby najpierw odpowiedział ten, który z dziećmi, ze szkołą i z młodzieżą ma najwięcej chyba z nas do czynienia na bieżąco jako nauczyciel. Pawle, co ty myślisz o tej wypowiedzi i co jest w niej złego? Ja tylko uzupełnię, że Przemysław Czarnek jest ministrem edukacji i nauki, co jest dosyć istotne tak naprawdę, zwłaszcza biorąc pod uwagę słowo nauka. Większość jego działań jakby stanowi dość poważne zaprzeczenie tym wszystkim kryteriom, które stawia się nauce. Tutaj zresztą też tak się dokładnie stało, ponieważ jego wypowiedź była kompletnie nieprawdziwa w kontekście nawet statystycznym, gdyż problem otyłości akurat dotyczy przede wszystkim chłopców. Okazało się później, że swoje dane oparł na danych konkretnego regionu, w którym akurat przebywał. To jest jeden z regionów Lubelszczyzny. Tam właśnie akurat rektor Akademii Wychowania Fizycznego mu przedstawił te dane i tam rzeczywiście jest inaczej. Przemysław Czarnek rozciągnął to na całą skalę. Natomiast problem jest jeszcze inny. To, że Przemysław Czarnek jest niekompetentny, to wszyscy wiemy, ale to nie jest jakaś wielka tajemnica. Politycy generalnie są niekompetentni w większości, ze szczególnym uwzględnieniem większości ministrów edukacji, którzy do tej pory byli, tak się jakoś u nas w kraju ułożyło. Może jakaś taka tradycja. Natomiast to jest przede wszystkim człowiek pozbawiony empatii. I to jest chyba jakby najbardziej kluczowe i najbardziej istotne.
W tym momencie, kiedy on wypowiada tego typu słowa, niezależnie jaka była jego intencja, bo już nawet nie wnikajmy w to, on próbował się tłumaczyć w jakiś tam przedziwny sposób, natomiast istotne jest to, że po raz kolejny zwrócił uwagę, że to kobiety mają większy problem jakby ze swoją fizycznością, że coś jest takiego, że ta otyłość gdzieś tam wśród tych dziewczynek najprawdopodobniej jest większym problemem. W jakiś sposób pewnie tak, to znaczy zgodnie z tym stereotypem, że kobieta ma jakieś kompleksy, że ma problemy ze swoim ciałem, Przemysław Czarnek jednocześnie potwierdził ten stereotyp, że dotyczy to przede wszystkim kobiet i że tymi właśnie dziewczynkami należałoby się zająć. Jest to przede wszystkim, po pierwsze, nieprawda jakby w takim ogólnym założeniu. Ciało jest w ogóle problemem wielu ludzi, nie tylko kobiet, szczególnie w młodym wieku. Młodzi ludzie dojrzewają, ich ciała rozwijają się. Są czasami bardzo dziwne tak naprawdę, niekształtne. Młodzi ludzie niekoniecznie muszą chcieć pokazać ten swój wygląd w tym momencie i mówienie w jakikolwiek sposób, który może dotknąć młodego człowieka na temat jego ciała, jest czymś bardzo złym. Jest właśnie okazaniem takiej kompletnego braku empatii i zrozumienia tego, co młodzi ludzie przeżywają. Jeśli młodzi ludzie rzeczywiście mają swoje dramaty, mają swoje problemy, żyją kompleksami, dotyczy to jednej i drugiej strony, w sensie jednej i drugiej płci. Mężczyźni są nauczeni tego, żeby nie okazywać pewnych emocji, stąd pewnie wydaje się, że rzeczywiście lepiej znoszą na przykład jakieś tam kaprysy swojego ciała, a kobiety tradycyjnie, znowuż w tym pewnym stereotypowym wizerunku rzeczywistości, łatwiej ujawniają te elementy. Natomiast problemem jest jeszcze coś innego. On próbował później tłumaczyć, że chodziło mu przede wszystkim o to, że dziewczynki nie uczestniczą w zajęciach sportowych. No ale może by wypadało się trochę zastanowić, dlaczego tak często młode kobiety, młode dziewczyny mają pewną obawę przed tym, żeby się na takich zajęciach sportowych pojawić. Mówiąc najprościej, bo zawsze wszystkie sprawy trzeba upraszczać, na takich zajęciach trzeba się przebrać, na takich zajęciach trzeba pokazać właśnie własne ciało i w tym momencie jakby dywagowanie na tym, że te zajęcia SKS będą kierowane bardziej do dziewczyn, bo one do tej pory rzadziej uczęszczały, kompletnie odziera to z całego problemu, który tak naprawdę za tym stoi. Czyli kompletne niezrozumienie tego, co tak naprawdę dzieje się z młodym człowiekiem, jak o tym młodym człowieku trzeba mówić, jak do tego młodego człowieka trzeba dotrzeć. Nawet jeśli, bo rzeczywiście tak jest, problem otyłości jest poważnym problemem, co czwarty Polak zresztą w tej chwili w czasie pandemii przytył, to jest konkretne badanie, natomiast nie da się mówić o młodych ludziach tego typu językiem, nie da się mówić o młodych ludziach niejako z góry, narzucając pewnego rodzaju wizje i stereotypy, które dodatkowo ich te stereotypy wpędzają. Jeśli dziewczynki słyszą o tym, że one mają główny problem z otyłością, no to chyba łatwo jest sobie wyobrazić, co młoda dziewczyna, która ma, najprawdopodobniej nie ma większych problemów z tym ciałem, ale ona myśli, że je ma, a może czasami rzeczywiście ma, czegoś jest tam powiedzmy za dużo, tak? To co ona w tym momencie musi sobie pomyśleć? Jak ona się musi poczuć, zwłaszcza w sytuacji, w której znowuż słusznie Przemysław Czarnek dodaje, co odkrył dopiero teraz, że młodzież ma problemy psychologiczne w czasie pandemii. To jak to wszystko ze sobą powiążemy, to naprawdę minister edukacji i nauki ujawnia tak daleko idącą skalę niekompetencji takiej emocjonalnej, tego jak należy formułować swoje myśli, że no przyznam do tej pory rzeczywiście z poprzednich bardzo nieudolnych ministrów edukacji wysuwa się na prowadzenie tak już coraz bardziej i coraz bardziej. No, teraz Karolino, chciałem, żebyś dodała od siebie. Po pierwsze, zajmujesz się generalnie systemem opieki zdrowotnej i coraz częściej mówi się na szczęście, między innymi dzięki Pawłowi, który bardzo często to podnosi, o psychiatrii dziecięcej, która no, na razie, ja bym powiedział, wręcz nie istnieje generalnie co do wyzwań, które przed nią istnieją. Na ile ta wypowiedź jest twoim zdaniem jakimś po prostu lapsusem, a na ile ona wpisuje się w takie podejście no, pozbawione absolutnie empatii, wiedzy i zrozumienia, z czym borykają się młodzi ludzie. Ja tu przytoczę całość tej wypowiedzi, która obrosła już pewnymi mitami, oczywiście dementuje ją Przemysław Czarnek. On powiedział tak, krzywa otyłości wśród dzieci, zwłaszcza z klas 1-3, niestety zwłaszcza wśród dziewcząt. Zdaniem specjalistów, z którymi spotkałem się już dwukrotnie,
którzy przygotowują specjalny program wsparcia dla dzieci i młodzieży właśnie po powrocie do szkoły. Ta krzywa bardzo szybko rośnie i na tej kanwie właśnie zaprezentował narodowy na pewno program walki z otyłością. Karolino, jak to wygląda z twojej perspektywy, patrząc nieco szerzej i też patrząc nieco wężej, bo sama jesteś mamą i też jesteś jedną z najwrażliwszych dziennikarek, jakie znam. Dziękuję. Ja przede wszystkim odebrałam to jako zachęcanie do odchudzania, ale takie zachęcanie w takim bardzo złym wymiarze. To znaczy, wiecie, nieodparcie mi się te słowa kojarzą z latami 90., w których ty i ja, Radku, byliśmy nastolatkami. Pamiętacie ten kult bardzo szczupłej sylwetki w latach 90.? Na pewno każdy z nas miał wówczas w klasie koleżankę, która z odchudzaniem przesadziła. Ktoś by powiedział, a ktoś inny by postawił po prostu diagnozę anoreksji. Mnie te słowa brzmią jak wyzwalanie w dziewczynkach, które albo są chore na zaburzenia odżywiania, albo mogą za chwilę dostać tych zaburzeń odżywiania, jakby wyzwalanie chęci do odchudzania się, do katowania swojego ciała. Ja tu mówię o chorobie, strasznej choroby psychicznej, choroby śmiertelnej, która się nazywa anoreksja, ale do zaburzeń odżywiania zalicza się także bulimia. Z anoreksji i bulimii się nie wyrasta. To są choroby zwykle na całe życie, choroby, które się zwykle ujawniają w wieku nastoletnim. Ale bywa, że taka choroba ujawnia się pewnie częściej u dziewczynek niż u chłopców w wieku już 8 lat. Także jeżeli on kierował swoje słowa, pan minister, do dzieci z klasy 1-3, no to świetnie, tylko że ja, tak jak powiedział mój przedmówca, no to jest minister nie tylko edukacji, ale i nauki. Powinien wiedzieć, że dużym problemem dzisiaj dzieci są wszelkie zaburzenia, nie tylko zaburzenia depresyjne, ale zaburzenia odżywiania, i że mówiąc takie słowa, wyzwolił w niektórych, gdzie przyspieszył może te procesy destrukcyjne. Ja niedawno czytałam na którymś z portali większych taki artykuł o nastolatkach, które mówią, że pandemia, izolacja wyzwoliła w nich chęć, czy to, nie wiem, cięcia się, robienia sobie krzywdy, czy też odchudzania się. Wypowiadała się dziewczynka chora na anoreksję. Powiedziała, że w tej izolacji, w tej samotności anoreksja ją ponownie dopadła. I ja się obawiam, że takie słowa kierowane przez ministra zdrowia i rezonujące wszędzie, szczególnie w internecie, czyli docierające do tych dzieci, odbiją się w postaci właśnie kolejnych przypadków, strasznych przypadków choroby. To są choroby straszne. Zaburzenia odżywiania to są choroby, które, tak jak powiedziałam, już często towarzyszą osobom przez całe życie. Anoreksja może być zaleczana, ale w chwilach stresu, niekoniecznie tego źle rozumianego, ale nawet w chwilach pozytywnych emocji odzywa się ponownie. Taka kobieta, czy też rzadziej mężczyzna, po prostu przestaje jeść, ale przestaje jeść w sposób, który doprowadza jego ciało do degeneracji, czyli na przykład w pewnym momencie traci już wszelkie siły, pogarsza mu się wzrok, nie jest w stanie wstać. Często takie osoby umierają na zawał serca po prostu poprzez albo brak równowagi elektrolitowej, albo po prostu wycieńczenie organizmu. I mówiąc takie słowa, minister powinien wiedzieć, że kieruje je nie tylko do rodziców, czy też kolegów polityków, czy osób dorosłych, ale właśnie również tych dzieci pozamykanych w domach od miesięcy, mających kontakt z rówieśnikami tylko i wyłącznie na Zoomie, i że kieruje te słowa mimo wszystko w dobie takiego kultu ciała i w dobie mediów społecznościowych. Te dzieci robią sobie selfie, te dzieci chcą wyglądać jak najatrakcyjniej i oby nie stwierdziły, że będą atrakcyjniejsze, tym bardziej im będą chudsze. Karolino, o matko, bardzo dziękuję ci za pokazanie tego, a ja dodam od siebie, bo być może to nie było jasne. To, co powiedziałaś a propos tych mediów społecznościowych, jest bezpośrednią przyczyną, dla którego ja zmieniłem harmonogram tego programu. Mianowicie muszę wam powiedzieć, że muszę uświadomić, szczególnie tym, którzy są z naszego pokolenia, nieco już powiedzmy 30-40-latków, te dzieci nasze, one nie korzystają z internetu, one żyją w internecie. I pomyślicie sobie, zapytacie, nie, Gruca się czepia,
on ma obsesję, bo tam Czarnek coś palnął na konferencji, a dzieci, nie wiem, siedzą w domu, nie wiem, bawią się, grają, różne rzeczy robią. Nie, proszę państwa, ja dostaję od koleżanek moich dzieci, od mojego dziecka również, różne pytania. Tato na przykład, a czy naprawdę otwierają szkołę, albo tato, czy to jest prawda? Jest masę fejków i powiem szczerze, wszystkie takie pytania, które do tej pory miałem, mówiłem, nie, to żart, to dowcip, coś tam. I nagle czytam i patrzę i pierwszy raz musiałem napisać, to niestety prawda. I potem poszły różne słowa, niekoniecznie cenzuralne, czyli, moi drodzy, te słowa trafiają do dzieci. One sobie potem je podają i zostają same z tą informacją, z tymi print screenami, z tymi pisanymi czasami dla nich nowomową informacjami i one nie wiedzą, co mają z tym zrobić. I to jest szalenie dla mnie zastanawiające i też proszę was wszystkich, forumowicze nasi drodzy, widzę, że jest tych komentarzy masę, na co liczyłem. Dzisiaj nie będę czytał waszych komentarzy gościom, bo nie chodzi o to, żeby oni wam odpowiadali, tylko żebyście wy sami sobie zadali pytania i zastanowili się nad tą samotnością tych dzieci. Tą samotnością w sieci, tą samotnością w zamkniętych domach. Pomyślcie nad tym. Aniu, poznałem cię, jako osobę bardzo empatyczną. Jesteś mamą, ale też kiedyś pracowałaś z młodzieżą, ale też miałaś swego czasu kilka lat na scenie. Jak to jest wśród młodych ludzi? Na ile ten kult ciała może być obciążający? Mówiłaś mi, że poznałaś wiele osób, wiele dziewcząt, które leczyły się w szpitalu psychiatrycznym i to jeszcze parę lat temu, więc to też świadomość się zmienia. I uderzała cię podobno właśnie ta skala zaburzeń związanych z samooceną, z bulimią, anoreksją. Skąd to się bierze i dlaczego dla takich młodych kobiet, dojrzewających dziewcząt, jest to taki problem? No tak, znaczy ja mogę sobie pozwolić na to, żeby być najmniej dyplomatyczna w tym towarzystwie, więc powiem na wstępie, że bardzo podziwiam pana Czarnka, że coś takiego w ogóle powiedział, akurat on, jakby ze swoją aparycją. Natomiast tam powiedział niestety po przecinku i to słowo jest słowem kluczem dla mnie. To znaczy ono bardzo sugeruje, że niestety kobiety, dziewczynki, tak, że przecież to dziewczynki powinny wyglądać. To kobieta jest tym, później na początku dziewczynka, potem kobieta jest tym, co ma wyglądać. Kim właściwie, no ale, no właśnie. I to jest, znaczy dla mnie to jest w ogóle, dla mnie to jest taki wstyd. Słuchajcie, dla mnie to jest taki wstyd, że taka osoba na takim stanowisku mówi coś takiego i jeszcze nieprawdziwego. Naprawdę, przecież sprzedaje fake newsa właśnie, bo to nie ma nic wspólnego z tymi, jakie są badania. Więc po pierwsze, to zaczynam od tego. Po drugie, mówiliście o tej pandemii. Mówiliście o tym, że dzieci w ogóle są teraz samotne. To poczucie samotności dotyczy nie tylko dzieci. Nas dorosłych dotyczy. A co dopiero dzieciaków, gimnazjalistów, a teraz już nie ma znowu, gdzie po prostu borykają się z tym, oni budują właśnie swoją tożsamość. To jest tak jakby, jakiej metafory tu użyć? No nie wiem, no jakby sobie poparzyć całą rękę, więc każde uderzenie tej poparzonej ręki, każdy dotyk boli. I tak samo bolą wszystkie rzeczy, które wpadają do takiego organizmu, do takiej psychiki młodej, która się właśnie kształtuje. Kształtuje się w bardzo trudnym momencie. Bo z jednej strony jest pandemia, jesteśmy zamknięci, kompetencje interpersonalne nie mają się jak rozwijać u takich dzieci do końca, w taki naturalny sposób, a z drugiej strony mają ekran.
mają ekran i dziewczyny widzą po prostu inne dziewczyny, które pod masą filtrów i wszystkich różnych sztuczności, które są nieprawdziwe, one tak przecież nie wyglądają, ale może my to wiemy, mając tyle lat, nie zawsze dzieciaki sobie zdają z tego sprawę, a nawet jeśli sobie zdają sprawę, to właśnie to niewiele zmienia. I oni widzą te ideały, do których zaczynają dążyć i jest taka nagonka i ona jest znowu na kobiety, no to jest bomba. To jest bomba dla tych młodych dziewczyn. 1-3 to jest już moment, w którym nie tylko dzieciaki mają depresję, bo to, że liczba depresji wzrasta w ogóle wśród młodzieży, to jedno, ale dotyka ona także już tych najmłodszych klas. Nie wiem, czy w ogóle sobie zdajecie z tego sprawę. I tak samo te wszystkie żywieniowe problemy też już wtedy zaczynają się. Ich jeszcze tak nie widać, ale pierwsze objawy często są, pierwsze oznaki właśnie są wtedy. Znaczy dla mnie to jest żenujące. No żenujące, to po prostu to ja bym bardzo chciała zaznaczyć, że to jest... żenujące, naprawdę. A to, jaką krzywdę to robi, to ja bym mogła naprawdę jeszcze bardzo długo o tym mówić. Zwłaszcza teraz, w dzisiejszych czasach. O to mi chodzi. Właśnie też nad tym się chciałem zastanowić, żebyśmy... brakuje mi w ogóle w polskim dziennikarstwie i w ogóle w dyskusjach publicystycznych takich pomysłów i prób rozwiązania pewnych problemów. Ja jestem prosty chłopak z Woli i uważam, że lekarstwem na tą samotność jest miłość, jest ciepło, jest zrozumienie, jest poświęcenie swojego czasu, nawet nie poświęcenie, po prostu oddanie swojego czasu tym młodym ludziom. Akceptacja. Panie Pawle, chciałem spytać. Pan jako nauczyciel ma ich jakby tak masę przed sobą, ale też pokazał pan, że ma pan wyjątkowy kontakt z tymi dziećmi. Jakby pan miał powiedzieć tym wszystkim dorosłym, nieważne, rodzicom, dziadkom, ciociom, wujkom, co oni mogą choćby takiego małego zrobić dla tych dzieciaków, które siedzą w pandemii i często w samotności bardzo cierpią? Znaczy, odpowiedź na to pytanie jest teoretycznie bardzo banalna, ponieważ wszystko sprowadza się prędzej czy później do zwyczajnej rozmowy. My mamy problem z rozmową w naszym kraju, dosyć poważny, ale to między innymi dlatego, że w szkole się bardzo mało rozmawia. W szkole się najczęściej wiedzę podaje. W tym momencie my tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni jako społeczeństwo, że tak naprawdę słuchamy, po czym tak naprawdę nic z tego nie wynika, po czym my coś mówimy i znowuż nic z tego nie wynika. Młodzi ludzie są, oni bardzo rezonują z rzeczywistością. Ja czasami staram się z nimi rozmawiać, oni podają całe mnóstwo jakby problemów, z którymi się zmagają. Takie poczucie bezsensowności, łącznie z tym, że no, teraz będą otwarte kina, teatry. Natomiast był taki moment, kiedy nie mieli tak naprawdę gdzie iść. Oni nie ruszali się, nie dlatego, że nawet nie mogli, bo mogli wyjść z domu, ale tak naprawdę mówili, że w zasadzie po co, ale no gdzie, co mają zrobić. Jakiś czas temu lubiliśmy trochę tak śmiać się z tych młodych ludzi, którzy chodzili po galeriach, że niby po sklepach łażą. Prawda jest taka, że to była socjalizacja, to był moment, kiedy oni nie tyle chodzili po sklepach, ile spędzali czas razem. Pandemia rozbiła im te relacje, spowodowała, że tak naprawdę nie mogli w ten sposób jakby funkcjonować, przez co całkowicie ich ten system takiego istnienia się zaburzył. Mówią nieustannie o tym spadku motywacji. On dotyczy również ludzi dorosłych, tylko że my, ludzie dorośli, musimy jakby w jakiś sposób się zebrać, pójść do pracy, coś zrobić, co też nie zawsze jest takie do końca proste. Młody człowiek w którymś momencie może się odciąć, może całkowicie jakby, no tak już mówiąc najprościej, położyć się i stracić ten kontakt jakby z rzeczywistością. Oni oczywiście też się starają, oni mają swoje sposoby, natomiast dopóki my też w szkole nie będziemy z nimi rozmawiali, pytali się ich najzwyczajniej w świecie, co się dzieje, co z tym można w ogóle zrobić, jak wam pomóc, no to nie będzie, to nic się nie wydarzy. Tak samo dzieje się w rodzinie. Ja wiem, że młody człowiek, zwłaszcza na przykład, no bo ja znam głównie tych takich z tego okresu najbardziej chyba burzliwego dojrzewania, to są, czasami mogą się, że tak powiem, zamknąć, mogą się nie odezwać. Natomiast
Wtedy jest potrzebna obecność, wtedy jest niezbędny ten moment, kiedy ten człowiek wie, że może komuś zaufać. To niekoniecznie musi być rodzic. Warto by było uświadomić czasami rodzicom, że rodzic nie musi się czuć źle, jeśli dziecko z nim nie rozmawia. To może być najbardziej naturalny etap tego życia tego dziecka, nawet wśród najlepszej rodziny. Bo to nie jest tak, ja tu pomijam specjalnie, bo jest no mało czasu, jakby rodziny patologiczne, rodziny przemocy, bo byśmy mogli tutaj do nocy siedzieć, tak, i dyskutować o problemach. Natomiast mówiąc o normalnej, przeciętnej, zwyczajnej rodzinie, tam też dziecko może się nie odezwać, ale wtedy właśnie powinno gdzieś znaleźć jakieś ujście i tego dorosłego, któremu może zaufać, bo to nie jest prawdą to, co się mówi, że młodzi nie chcą z nami rozmawiać, że młodzi nie słuchają dziadersów, że oni w ogóle najchętniej to by wszystko sami i tak dalej. To są pewne mity, które powtarzamy, ale oni nie chcą przede wszystkim być traktowani z góry, nie chcą być traktowani protekcjonalnie. Młody człowiek, który rozmawia z osobą dorosłą, chce być wysłuchany równorzędnie. To nie jest tak, że my musimy akceptować wszystko, co oni robią. To musi być mądra akceptacja, która polega na tym, że wtedy, kiedy my realnie widzimy, że oni popełniają błędy, to mamy pełne prawo im powiedzieć, że słuchaj, to, co chcesz zrobić, to nie jest do końca mądre. I w tym momencie można zacząć rozmawiać. Dlaczego to nie jest mądre? Jak to powinno być zrobione? A może tak, a może nie tak? Są różne rozwiązania, których można szukać. Jest taki świetny jakby sposób jakby edukacyjny, to się nazywa tutoring. Tutor to jest taki człowiek, który nie jest ani nauczycielem, ani rodzicem, ani kolegą, ani przyjacielem, tylko jest dorosłym towarzyszem młodego człowieka. Czyli pozwala mu na jego głupoty, ale wtedy, kiedy ta głupota przekracza pewnego rodzaju granice, zaczyna o tej głupocie rozmawiać tak, żeby tej głupoty nie było. Ten młody człowiek musi wiedzieć, że nie jest oceniany, że nie jest jakby wyśmiewany, że nawet jeśli przyjdzie z pozoru najgłupszym problemem, który rzeczywiście dorosłemu człowiekowi może się wydawać głupi, to nigdy tego nie usłyszy. Nigdy nie dowie się, że jego myśli są w jakikolwiek sposób durnowate, ponieważ dla niego te myśli są najważniejsze na świecie. Prawda jest taka, że to dotyczy też nas. Nikt z nas nie lubi, jak usłyszy od kogoś, że jest głupi i że głupio myśli. Więc pomyślmy właśnie o tym, co tutaj zresztą też panie mówiły, że młody człowiek, ta analogia z tą płonącą ręką, poparzoną, on odczuwa wszystko kilka razy mocniej niż my, albo i nawet kilkanaście. Więc jeśli my jesteśmy w stanie nie zawsze do końca dobrze przyjąć krytyczną uwagę, to młody człowiek tym bardziej. To nie chodzi o to, że trzeba potwierdzać, że to, co oni wszystko robią, to jest dobrze, chwalić i tak dalej. To jest kolejny mit, który pojawia się zawsze wtedy, kiedy ktoś próbuje powiedzieć, że młodym ludziom trzeba na przykład zaufać, pozwolić na pewnego rodzaju błędy. Ja zawsze powtarzam, że błąd jest jedną z najważniejszych rzeczy w edukacji i jest w ogóle super i tak naprawdę nie jest w ogóle problemem, bo w moim przypadku, kiedy uczeń mówi źle, to uczymy się tak samo, jak wtedy, kiedy mówi dobrze, bo jak mówi dobrze, to znaczy, że wszyscy się nauczyliśmy tego, co jest dobrze. Jak mówi źle, to znaczy, że możemy to skorygować, możemy zastanowić się, jak zrobić, żeby tego błędu więcej nie popełnić. Ja mówię oczywiście o edukacji takiej stricte dosłownej, ale to się przenosi tak naprawdę też na życie psychologiczne. Jeśli tutaj Przemysław Czarnek znowuż mówi, że będą badania psychologiczne jakieś masowe robione, to znowuż brzmi to jak pewnego rodzaju futurologia, bo trudno sobie wyobrazić, jakby to w ogóle miało wyglądać. Cel szlachetny, ale nie do zrealizowania. My musimy zaczynać tak naprawdę od tych drobnych rzeczy, które możemy zrobić, a tą drobną rzeczą jest ta umiejętność jakby spróbowania porozmawiania z uczniem, młodym człowiekiem, dzieckiem, na takim poziomie, żeby to dziecko wiedziało, że jest wysłuchane, że nie jest ocenione, że nie jest jakby skrytykowane tylko dlatego, że jest dzieckiem. Zwróćcie Państwo uwagę, to będzie ostatnia moja myśl, że my często tak naprawdę kwestionujemy to, co mówią młodzi ludzie, nie dlatego, że to, co mówią, tylko dlatego, że są młodzi. Bo pewnie on nie ma racji, bo jest młody. My nawet nie potrafimy się wsłuchać to, co on mówi, bo może on jednak ma rację. Może warto by było posłuchać tego, co mówią młodzi ludzie, a jeśli mówią coś głupiego, to podyskutować, dlaczego oni mówią coś głupiego. To wcale nie jest bezstresowe wychowanie, wbrew temu, co się niektórym wydaje. Można być naprawdę bardzo stanowczym w wyznaczaniu pewnych granic, pewnych ram, pewnych zasad tak naprawdę społecznego postępowania, a jednocześnie nie odbierać młodemu człowiekowi godności i podmiotowości. To jest chyba najgorsze, co się tak naprawdę w naszej rzeczywistości dzieje, bo to też jakby już konkludując i wracając do Przemysława Czarnka, mówiąc o dziewczynkach, on właśnie potraktował jako pewnego rodzaju taki przedmiot, którym trzeba coś zrobić. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że realny, poważny problem otyłości wśród dzieci, szeroko pojętych, w tym momencie zostaje wylany z kąpielą. Bo my zaczynamy rozmawiać o czymś, co spowodował człowiek, który absolutnie nigdy nie powinien być na tym stanowisku, niekompetentny, nieempatyczny, pozbawiony czegokolwiek, a zniknie nam gdzieś tak w którymś momencie z pola widzenia to, co kluczowe, czyli znowuż ci młodzi, najważniejsi ludzie. Bo my za jakiś czas nas tutaj nie będzie, tak? Oni będą o wiele dłużej na tym świecie niż my. I chyba warto by było zadbać o tych, którzy tutaj będą tak długo. Tak mi się przynajmniej wydaje i znowuż wydaje mi się to bardzo proste i oczywiste.
To mało, że znaczy, Pawle będziesz, już powiem wprost, Pawle będziesz ministrem w moim rządzie, kiedy przejmę władzę. Czyli nigdy. No, nie prowokuj mnie. Przepraszam, że tak sobie po imieniu powiedziałem. Ania, teraz do ciebie, tutorko. Tak. Ty jesteś tutorką w praktyce. To, co ja w tobie uwielbiam i dlatego cię zaprosiłem, to to, że rozmawiasz z młodymi ludźmi tak, że oni nie czują żadnego dystansu, nie czują, że ty jesteś starsza, że ty jesteś mądrzejsza. Nie wiem, co to jest. Powiedz mi, bo co nie to jestem jest. Może, wiesz, w pewnych kwestiach jestem, a w pewnych właśnie zupełnie nie. Ja ich słucham, oni mają, są kreatywni, są ciekawi. Wiesz, dużo się można nauczyć. Ale to właśnie, jakbyś miała powiedzieć innym mamom, które mają, innym tatom też, nikogo nie dyskryminujemy, którzy mają problemy z tym, żeby trochę zmniejszyć ten dystans albo jakoś zburzyć, albo przynajmniej skruszyć, wpuścić tą kroplę, która skałę może drążyć między siebie a dzieci. To co byś mi powiedziała tak w kilku zdaniach? Wiesz co, no przede wszystkim właśnie kropelka. Nie zastanawiaj się, bo to właśnie. Kropelka po kropelce, wiesz, to chyba o to, bo to jeżeli jest już gdzieś jakiś dystans, właśnie to też jest ważne w kontekście pana Czanka, którego teraz to, tak, co on powiedział, to teraz rodzice muszą się tym zająć, co? Czarnek, no jest masakrem. To teraz my musimy porozmawiać ze swoimi dziećmi, tak, o tym, jeżeli, no, żeby nie było tych reperkusji z tym związanych. To znaczy ja na przykład z synem rozmawiam o wielu rzeczach i po prostu z nim rozmawiam. Ta rozmowa, no rozmowa, czas, zainteresowanie, no to są, tylko że wiesz, to brzmi tak... Nie, tak, to jest właśnie trochę. Bardzo ważne, bo pędzimy za głupimi rzeczami, a zapominamy o prostych i trzeba to niestety powtarzać, nie ma innej. Trzeba powtarzać, ale wiesz, mówienie, a czyny to są trochę dwie różne rzeczy, to znaczy też jeśli już jest jakiś dystans, to trudno nagle, no hej, pogadajmy tutaj, przyjdźmy przy stole, usiądźmy, no i powiedz mi, no i to w ogóle to nie... Nie będzie śmigało, nie? No to trzeba pomału dać sobie też zgodę na to, że właśnie to, jakie jest ważne, żebyśmy my jako matki, no jako ojcowie, ale akurat żyjemy w takim państwie, w którym ja się szczególnie zwracam do matek i w ogóle szczególnie do kobiet, bo obecna władza jest bardzo mało sprzyjająca i ta sytuacja również to pokazuje, że po prostu dajmy sobie prawo do błędu też, bo jak my sobie damy prawo do błędu jako rodzic i do tego, że możemy czegoś nie wiedzieć, możemy być niedoskonali, możemy źle zareagować, to tym samym dajemy prawo do błędu komuś innemu i bardziej go szanujemy też. Szanujmy siebie, szanujemy kogoś, ale bądźmy po prostu ludźmi. Super. Znaczy, najlepiej piszą się scenariusze same. Ostatnie słowo dla Karoliny. Karolino, czy politycy w ogóle mają to, że są nieodpowiedzialni generalnie i to, że nie mają odpowiedzialności za słowo, szczególnie przez ostatnie lata, to chyba możemy miliony przykładów podać. Ale jak myślisz, czy oni zdają sobie sprawę z tego i czy w ogóle mają jakieś takie poczucie, że jednak ich słowa, szczególnie do tych najmłodszych, jakoś mogą dojść, tak? Mówiłem o tym internecie, który gdzieś tam jednak, nie gdzieś tam jednak, dochodzi do tych młodych ludzi. Czy to w ogóle kiedykolwiek, też patrząc na problemy, które opisujesz, widzisz takie dostrzeżenie człowieka w tej polityce? Dostrzeżenie, to się tak często mówi, kiedy są jakieś akcje lobbingowe małych pacjentów. Czy ktoś widzi w tych młodych dziewczynach, młodych chłopakach, młodych ludziach, osoby, które potrzebują uwagi i cierpliwości, jeśli chodzi o polityków, ekspertów, gdzie to się rozmywa? Bo jednak nie jest z tym dobrze.
wiesz co, pewnie w polityce, na której znasz się ty, a ja się znam na niej o wiele mniej, natomiast widzę, że objęcie takiej ministerialnej od człowiecza, a na pewno pozbawia empatii. Ja tak słuchając was tutaj pomyślałam sobie, że zarówno państwo, jak i przede wszystkim rodzice mogliby zrobić jedno, mogliby teraz bacznie obserwować, zwracać uwagę na sygnały pojawiających się problemów, tych problemów, o których mówiłam i o których mówiła Ania, czyli na te zwiastuny, nie zawsze oczywiste nawet dla lekarzy, tych śmiertelnych chorób, a przynajmniej chorób rujnujących życie i to całe życie również dorosłe. Czyli teraz rodzicu, jeżeli twoja córka, twój syn zaczyna się nadmiernie koncentrować na jedzeniu, na jakiejś restrykcyjnej diecie, zaczyna sobie nagle gotować, tobie gotować, ale sam przy tym nie je, odmawia jedzenia razem z całą rodziną, odmawia posiłku, odmawia kawałka tortu, mówiąc, że coś już zjadł. Jeżeli zaczynasz znajdować w koszu wyrzucone kanapki, zareaguj, bo to mogą być wczesne sygnały bardzo wielkiego problemu, problemu choroby, która może doprowadzić twoje dziecko do śmierci. Dalej, jeżeli córka nagle zaczyna mówić o tym, że jest gruba, zasłaniać swoje ciało, ubierać się w jakieś dresy takie, po których bardzo trudno odgadnąć, czy ona, jaką ona ma wagę aktualnie. Jeżeli ona właśnie zaczyna nasłuchiwać twoich rozmów i na słowo, że ktoś jest gruby, reaguje, dlaczego mówisz o mnie, że jestem gruba. To są takie proste rzeczy, takie rzeczy, na które się nie zwraca uwagi, ale rodzicu, zwróć na to uwagę, bo to jest zwiastun poważnych problemów, z którymi nawet może nie próbuj radzić sobie sam, tylko jeśli masz możliwość, pójdź z tym dzieckiem do psychologa, bo w tej sytuacji właśnie, może, co może zrobić rodzic? Ja na miejscu ministra zdrowia, po słowach ministra Czarnka, zainwestowałabym w kampanię, która informuje o czymś takim, o tym, czym są problemy zaburzenia odżywiania. Zainwestowałabym w kampanię skierowaną do rodziców, która mówi, na co powinni właśnie zwracać uwagę i co powinno być sygnałem alarmowym. Kampanię, która by ich poinformowała, że jeżeli dziecko na przykład nagle zaczyna biegać i biega i budzi się rano o 6 albo o 5, żeby zrobić 10 kilometrów i nie zasypia przez tych 10 kilometrów, albo zaczyna wygospodarowywać czas na to, żeby przez godzinami ćwiczyć w ciągu dnia, to jest sygnał niepokojący. Na to, że jeżeli nagle znika w ciągu nocy pół lodówki, a dziecko zamyka się w łazience na bardzo długi czas, gdzie prawdopodobnie prowokuje wymioty, to też jest sygnał do tego, żeby zwrócić na to uwagę, porozmawiać o tym z dzieckiem. Jeśli dziecko to neguje, to nie negować tego razem z dzieckiem, tylko iść do psychologa, do pedagoga, zwrócić się po pomoc, bo tak jak mówię, to są choroby śmiertelne i to są choroby, które często zostają na całe życie, które powodują, że człowiek dorosły nie radzi sobie ze swoim życiem, ze sobą, również z wychowaniem dzieci. Bardzo dziękuję, Karolino. Bardzo dziękuję, Aniu. Bardzo dziękuję, Pawle. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tej rozmowy. Chciałem, żebyśmy pokazali tylko, jak poważnym to jest problemem i też myślę, że każdy z was zostawił przynajmniej po jednym albo dwa zdania w myślach naszych odbiorców i będziemy dzięki temu mogli dalej ten temat podnosić, bo jest bardzo ważny. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy. Ojejku. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, zrobiłem to na spontanie, i powiem więcej. Uważam, że żebyście wiedzieli, dlaczego to takie jest ważne, opowiem wam coś potem o takim obrazie, który tam właśnie widzicie i o moich własnych doświadczeniach, żebyście nie myśleli, że to, o czym mówimy, jest abstrakcyjne, bo potrafi być bardzo bolesne. Dlatego wrócimy do tego pod koniec programu, do tego obrazu, który przedstawia człowieka słonia Johna Merricka z filmów mojego ulubionego Davida Lyncha. A teraz, moi drodzy, chwila oddechu, ale tylko chwila, bo czeka na nas Linus i Bogna, dwoje doświadczonych, protestujących na ulicach Warszawy i Szczecina, którzy ze mną opowiedzą wam o pewnej mojej obserwacji i doświadczeniach, które mieli na swoich protestach.
Dobry wieczór, moi drodzy. Linus Lewandowski i Bogna Czałczyńska. Mam nadzieję, że nie gniewacie się. Bogno, no, przepraszam, no, ja jestem dżentelmenem, więc powinienem ciebie, ale okej. Okay. Ciebie powinienem pierwszą przedstawić, tak sobie myślę, no ale okej, okay, zacznijmy od... Ale to też zacznijmy od Linusa, żebyśmy też doszli do tego, do tej mojej obserwacji, o której już wiecie, mianowicie o obserwacji geograficznej dotyczącej przemocy, którą w majestacie prawa może, której w majestacie prawa może używać policja. Linus. Tak. Linus, ty dopiero co w zasadzie kilka dni temu przesiedziałeś 40 godzin w Nowym Dworze Mazowieckim, dobrze pamiętam, na dołku. Cieszę się, że nie byłeś tam sam. Cieszę się, że słyszałeś te demo solidarnościowe. Ja sam widziałem chłopaków, którzy zapraszali pod komendę, żeby przyjść i cię poprzeć. Zostałeś zatrzymany w okolicznościach, które ja widziałem na filmie. Zostałeś zatrzymany, zaraz nam opowiesz dlaczego, ale zostałeś zatrzymany moim zdaniem dlatego, że stałeś w pomarańczowej bodajże kurtce, może jestem daltonistą, ale w takiej jaskrawej kurtce z flagą i myślę, że nie jesteś osobą anonimową dla warszawskich policjantów. Powiedz nam, jak to wyglądało i powiedz nam, ile razy byłeś zatrzymywany i powiedz nam, jak ciebie osobiście i też twoich kolegów, twojej koleżanki, których często widujesz na protestach, bo nie jest przecież tajemnicą, że te protesty też mają taki swój core ludzi, którzy przychodzą tam systematycznie. Jak warszawska policja was traktuje? To tak, generalnie zatrzymywany byłem już 6 razy. Mogę czegoś nie pamiętać, ale chyba jest to 6. Ostatni raz no, byłem zatrzymany praktycznie na 40 godzin. Za co? No, generalnie za to, że policjantom tak przypadkiem wyszło. W sensie stawiałem bierny opór przeciwko temu, że próbowali kogoś innego wciągnąć do kordonu. No i uznali, że co, że przeszkadza im, no to trzeba mnie złapać i coś ze mną zrobić. Więc złapali mnie, wciągnęli do kordonu, wrócili na glebę. Kuli. No i potem się pojawia pytanie, co dalej, tak? Jak już mnie skuli, no to musieli mieć do tego jakiś powód. W sensie, nie że mieli, no ale jakby to już trzeba jakoś uzasadnić temu. No to co? No to okej, okay, no to stoję sobie na zewnątrz ludzie, no mnie przecież nie puszczą. No to robimy, no to bierzemy mnie i prowadzimy do radiowozu. No jak jestem już w radiowozie, no to przecież na pewno musiał być jakiś poważny powód, tak? No to co? No to gość, który mnie zatrzymał, w końcu pisze w papierach, że brałem udział w czynnym ataku na funkcjonariusza. To jest artykuł 223 do 10 lat więzienia. No. Więc tak. No, siedzę w tym radiowozie, już poszła taka teza. No, wiesz, no później na komendzie się zorientowali, że to wszystko nie ma żadnego sensu. Zmniejszyli zarzut do naruszenia nietykalności, bo funkcjonariusz powiedział, że go szarpałem. Ale to wszystko się nie trzyma kupy. No, generalnie nie robiłem nic agresywnego wobec policji, więc zarzuty są z kosmosu tylko dlatego, że coś musieli postawić. Linus, ty byłeś wielokrotnie widziany. Przede wszystkim pokazałeś klatę blokującą radiowóz podczas zatrzymania Margot, więc jesteś znany i też jesteś bardzo aktywny na tych protestach, ale na sekundę poproszę Bognę, żeby opowiedziała. Bogna bardzo często jest na protestach, które zresztą często też współorganizuje w Szczecinie i poprosiłem Bognę, żeby nam opowiedziała o tym, jak zachowuje się policja na samych protestach. Bogna, bardzo bym cię prosił, zaraz powiemy o tych zatrzymaniach czy tam wizytach domowych, bo wiadomo, że policja troszczy się o mir domowy. Zaprosiłem Bognę, bo szczecińska policja poinformowała mnie za pośrednictwem posła Macieja Kopca z Lewicy, który interesuje się przemocą i monitoruje przemoc policji, że tak naprawdę tam nie było tego typu incydentów, nie było pałek, nie było gazów. No, w zasadzie no, jesteście najspokojniejszym regionem w Polsce, wy i Gorzów Wielkopolski. Opowiedz nam, jak to wygląda z twojej perspektywy, szczególnie od momentu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No, słuchajcie, czuję się tak wręcz niezręcznie, tak, bo mam opowiedzieć
w dobie, kiedy w zasadzie, nie wiem, czy my wszyscy potrzebujemy tej dramy, ale w każdym razie wiele osób no, staje się albo faktycznie prześladowana, tak jak to ma miejsce w Warszawie, albo staje się taką drama queen czasami. Tymczasem no, u nas, o czym mam opowiedzieć? U nas jest normalnie, to znaczy tak jak powinno w zasadzie być. Znaczy my protestujemy, policja oczywiście zawsze się pojawia i tak naprawdę w zasadzie nie dzieje się nic. No nie dzieje się nic, oprócz tego, do czego w zasadzie przywykliśmy, no bo teraz tak jak zadałeś mi to pytanie, no to jednak jakieś osoby są spisywane. One są spisywane już poza oficjalną, znaczy poza tą częścią protestową, wtedy, kiedy się już rozchodzimy, gdzieś są tam w uliczkach wyłapywane, ale to się wszystko odbywa, wiecie, tak, że my wiemy, że pewnie może coś takiego będzie, oni no, muszą tam kogoś spisać, no i okej, my wiemy, że trzeba odmówić, więc w zasadzie te wszystkie informacje, oczywiście one są przekazywane, jak się zachować. Są sprawy przekazywane do sądu, są już jakieś tam postępowania. Natomiast no wręcz jestem skrępowana tym, że mam powiedzieć, że wiecie, u nas jest tak spokojnie, no prawda. Nie jest, nie, wcale tak nie jest spokojnie, ale przede wszystkim chcę to pokazać. Osobnym tematem są wizyty domowe w policji, o których za sekundę jeszcze prosiłbym, żeby się powiedziała o Barlinku, bo to nie jest jakaś wielka metropolia, a tam jedna z organizatorek doświadczyła właśnie wizyty i też pewnej atencji policji, ale na chwilę jeszcze wrócę do Linusa. Linus, czy ty masz takie wrażenie, że policja ochrania protestujących? Nie, no oczywiście, że nie. Policja w Warszawie głównie blokuje protestujących, a to blokuje nam przemarsz, a to nas otacza kordonami. Generalnie stara się nam tak bardzo przekazać, jak to tylko możliwe. De facto też tak naprawdę powiększają tylko blokady miasta, bo taki marsz spokojny, to gdzieś tam przejdzie, wiadomo jaką trasą i tyle, i jest po marszu. Natomiast jeżeli musimy kombinować, jak tu ominąć blokady policyjne, jeżeli na przykład nie jesteśmy wypuszczani z kotła do godziny drugiej w nocy, no to tylko zwiększa jakby pierwsze trudności w przemieszczaniu się po mieście, po drugie zwiększa to zagrożenie epidemiczne. Ciężko powiedzieć, o co im chodzi. Generalnie to wygląda tak, jakby po prostu dostawali rozkazy z centrali, że wiesz, tutaj są politycy, którzy to widzą, więc mogą wydawać polecenia i policji, no i potem policja egzekwuje, tak, że co te kobiety mają protestować tak sobie i nic się ma nie stać? Nie, no trzeba im tego zabronić, tak, no i stąd potem agresja policji i takie rzeczy, no. W innych miast możliwe, że wiesz, że tam bezpośrednio na miejscu nie patrzą politycy, no Jarosław Kaczyński tego nie widzi, no to policja może być normalniejsza. To prawda. Znaczy to nie, myślę, że to nie jest jedyna możliwa interpretacja tego, co się dzieje i też hipoteza, którą powinniśmy rozkminić, tak powiem, młodzieżowo. Ale na pewno musicie się zgodzić z jedną rzeczą, że te obrazki Warszawy, szczególnie w dzienniku telewizyjnym, zwanym Wiadomościami dla Niepoznaki, no jednak się rozchodzą i zastanawiam się, na ile to może być, szczególnie po takiej erupcji przemocy, która miała miejsce w przemocy w Warszawie, na ile to może być demotywujące dla ludzi, Bogna, na ile te obrazki twoim zdaniem mogą wpływać i też z twojego doświadczenia może nie wpływają. Na ile to może być pomysł na to, żeby jednak przestraszyć ludzi? To na pewno jest pomysł na to, żeby ludzi przestraszyć. Znaczy, to nie ma czegoś takiego, że ktoś, kto nie jest tak jak my, jak gdyby oswojony z tym, że idzie na demo, może być różnie, jest w jakiejś takiej czujności
do tego też, jak moderować, moderować cały ten przebieg tej demonstracji, jak patrzy na dynamikę tego protestu. Natomiast ktoś, kto idzie, jest uczestnikiem, nie zna też pewnego rytuału protestowego, nie zna tych zachowań i nagle przed wyjściem dostaje takie obrazki, no gdzieś z tyłu głowy mówi, hello, to nie dla mnie. I myślę, że tak, no w wielu osobach powstaje ta bariera, że to już jest coś za daleko. Ja się w tym mogę nie odnaleźć. Nie odnaleźć w ogóle w tej formule, tak, takiej konfrontacji już fizycznej, albo tego, że kurczę, no będę stać na mrozie 8 godzin, no nie, no przecież jest praca, jest dziecko, coś jest, prawda? I to na pewno ma, znaczy to, co się dzieje w Warszawie, jest takim ekranem, jest tym filmem, tą produkcją, którą my mamy zobaczyć w Szczecinie, w Barlinku, w Koszalinie, w Karpaczu i tak dalej, bo przecież słuchajcie, wyszło ponad 600 miast. U nas na Pomorzu Zachodnim co druga miejscowość, przepraszam, co drugiej gminie były protesty. Tego jeszcze nigdy nie było. Wystarczyła iskra, prawda? Więc teraz co może zgasić? No może zgasić w takim niewielkiej miejscowości, gdzie nie ma tradycji protestowania, coś się odbyło po raz pierwszy na spontanie, a informacje, które docierają, są tak naprawdę tym obrazkiem głównie via Warszawa. Jasne. Bogna, ale ja przepraszam, muszę cię zgasić w tym sensie, że usłyszałem, wystarczyła iskra. No ale właśnie problem polega na tym, że policja przedstawia to tak, że ta iskra jest po stronie protestujących. Ta iskra do tego, żeby oni wyciągali gaz, walili pałką wbrew wszystkim przepisom, łamiąc absolutnie prawo i narażając na śmierć tych ludzi, którzy dostają pałką w głowę. Bo to, umówmy się, pałki można używać i nigdy nie w głowę, tylko w... Dzisiaj ja wrócę do tej pałkopedii. Linus, wielokrotnie widziałeś, pewnie dostawałeś gazem, no też nie ukrywajmy, byłeś skuty już wtedy, kiedy było zatrzymanie Margo. Jesteś takim hardkorowcem, jeśli chodzi o protesty. Czy ty i też byłeś często oskarżany o to, że prowokujesz? Czy ty rzeczywiście prowokujesz do tego i czy to jest dla ciebie jakiś sposób na to, żeby się wyżyć? Bo ja często słyszałem o tym właśnie między innymi od Bogny, że pojawiają się na protestach tacy ludzie, którzy sami krzyczą, a ty gaw i tak dalej. To zresztą dużo jest przekleństw bardzo, no wiadomo, że wypierdalać to jest hasło przewodnie i nie ma się tutaj co czarować, no wypierdalać i 8 gwiazdek jest na każdym proteście. Czy ty uważasz, że te reakcje policji są sprowokowane i czy uważasz, i czy nie obawiasz się, to są dwa pytania, czy uważasz, że są sprowokowane i czy nie obawiasz się, że kiedy dojdzie do jakiegoś dramatu, to będziesz obarczony winą za to, że doszła tragedia, bo na pewno wtedy w dzienniku będziesz na jedyneczce. Znaczy tak, ja faktycznie często się pojawiam w tych wszystkich relacjach, ale to nie dlatego, że ja coś prowokuję, tylko ja i inne osoby z koła komanda z założenia staramy się znajdywać się w miejscach, w których się może zdarzyć coś takiego. W sensie, wiesz, kwestia jest taka, że jak mamy do czynienia z normalnymi protestującymi, którzy na przykład pierwszy raz przyszli na protest, no to nie wiedzą, co zrobić, jeżeli policja będzie w sposób agresywna, jak coś się stanie, będzie jakieś zamieszanie. Natomiast no, my mamy już doświadczenie protestowe i specjalnie stajemy jakby na tej pierwszej linii frontu, żeby móc ochronić te inne osoby i jakby przyjąć na siebie agresję policyjną. Także na przykład sytuacja ostatniego czwartku. Protest był otoczony przez policję, policja nie dawała nam się rozejść. Co jakiś czas funkcjonariusze wpadali i próbowali kogoś wyciągnąć z tłumu. No my staraliśmy się tej osobie pomóc, schować tłum z powrotem, żeby im się nie udało. Natomiast o drugiej w nocy w końcu zdecydowali się na silną interwencję, bo wcześniej sobie nie dawali rady.
i wparowali w nas, no i wtedy poleciałem jako pierwszy, bo stałem na brzegu, bo chodziło o to właśnie, żeby inni byli bezpieczni. Tak, ja wszystkim polecam obejrzeć ten film, który wrzucał Tomasz, i też my wrzucamy go za sekundę, też będzie i przy naszym programie, żebyście sami zobaczyli, kto tutaj był agresywny. Linus, jeszcze powiedz, bo niestety kończy nam się czas, powiedz nam, ty wpadłeś na pomysł, ogłosiłeś go zresztą, dostałeś zarzuty po tym zatrzymaniu, naruszenia nietykalności. Twoje procesy, jak rozumiem, jeszcze nie ruszyły, ale czekasz na nie z utęsknieniem i zapowiedziałeś, że to oczywiście ironia i sarkazm, moi drodzy, ale uważasz, że wygrasz te wszystkie procesy i że jesteś niewinny, i dlatego też zapowiedziałeś powołanie fundacji. Możesz nam powiedzieć o tym jeszcze w trzy zdania, bo już nam się czas kończy niestety. Tak, w poniedziałek 8 lutego ogłosimy oficjalnie powstanie fundacji Plus 48. Jest to fundacja, która ma pomagać wszystkim osobom zatrzymanym w całej Polsce, nie tylko ze względu na udział w protestach, ale z dowolnej innej przyczyny, na przykład za przydanie trawki albo no, za cokolwiek, ponieważ wszędzie w Polsce, nie tylko w sprawach protestowych, ale także innych, policja masowo łamie prawa osób zatrzymanych. Nie zapewnia, no nie ma dla tych osób kontaktu z adwokatem, brakuje im też na przykład pomocy psychologicznej dla najbliższych. Także to jest coś, czym my się chcemy zająć. Chcemy zapewnić pomoc psychologiczną dla najbliższych, chcemy zapewnić prawników dla zatrzymanych. No generalnie spowodować, że osoby zatrzymane również będą miały prawa. Dzięki, Linus. Przede wszystkim wszystkich was zachęcam do tego i będę bardzo szeroko udostępniał ten nasz program, żebyście sami zobaczyli, czy Linus naruszył nietykalność policjanta i czy rzeczywiście powinna mu grozić surowa kara. Dzięki, Linus. Bogna, na koniec jeszcze prosiłbym ciebie, opowiedz nam o Barlinku. Rzeczywiście nie mamy dużo czasu, mamy obsuwę, to moja wina, wybaczcie, ale w Barlinku jedna jest wyjątkowa dziewczyna, a Barlinek jest też dzięki tej dziewczynie wyjątkową miejscowością. Co tam się wydarzyło i co tą dziewczynę spotkało? Słuchajcie, my mamy bardzo dużo wyjątkowych osób na Pomorzu. Jedną z nich jest Amelia, to jest 17-latka, która 3-4-krotnie szła na czele marszu, pierwszego protestu, który się w tym mieście pojawił, to jest 13-tysięczna miejscowość. I Amelia w tej chwili jest oczywiście wzywana na policję, jest przesłuchiwana, no to stawiane są jej zarzuty. Natomiast weszła w ten aktywizm w taki sposób bardzo świadomy. Ja widzę w tej dziewczynie faktycznie przedstawicielkę tego bardzo świadomego feminizmu, czy też postawy obywatelskiej, jakkolwiek by to nie nazwać. Ale wiesz co, ja bym jeszcze powiedziała nie tylko o Barlinku, ale powiedziałabym o Myśli Bożu i o Milenie. Milena trzykrotnie, to jest niesamowita historia, słuchajcie, która... Ona się tak niesamowicie broni sama w kontekście tego postanowienia Trybunału Magister Przyłębskiego. Mówimy o Milenie, która jeździ na wózku, prawda? Tak, Milena jeździ na wózku. Jeździ na wózku dlatego, że miała powikłania ciążowe i niestety, ale w wyniku tego trzeba było jej nogę amputować. Milena ma dwoje dorosłych dzieci, trzykrotnie poroniła, dwoje dzieci pochowała, na trzecie już nie miała siły psychicznej i w wieku 33 lat po kolejnym poronieniu przeszła zawał serca. W tej chwili ma 42 lata, ja tak mówię, ponieważ to jest historia, którą się podzieliła, i Milena na tym wózku wyjeżdża na ulicę Myśli Boża i tak sama jak mówi, ona się po prostu jedzie, idzie, jedzie i się drze. I też jest wzywana na policję. Oczywiście za Mileną stoi mąż, on ten wózek pcha i na tym każdym proteście w Myśli Bożu razem są. To jest doświadczenie graniczne kobiety, która trzykrotnie poroniła, która stała na skraju
życia własnego, która w tej chwili jest taką wojowniczką symbolem. Milena miała wizytę domową policjantów. To nie jest pierwsza wizyta w naszym regionie. Policjanci mają taki zwyczaj w tej chwili właśnie składania wizyt domowych. Oczywiście na tyle jesteśmy już świadome i te dziewczyny w mniejszych miasteczkach też są świadome, że odmawiają takich jakichś nieformalnych kontaktów, proszą o konkretne wezwanie na komendę. Tam z kolei odmawiają składania zeznań i sprawa kierowana jest zapewne, tak sądzę, no bo w tej chwili to jest na świeżo. Bogna, musimy niestety tutaj kropkę postawić, bardzo cię przepraszam, wszystkich zachęcam, ale wrócimy do rozmowy o zatrzymaniach na pewno i też będę chciał cię zaprosić, żebyś mogła opowiedzieć o tym, czym się wyróżnia Pomorze, bo macie rzeczywiście wyjątkowego marszałka, który 100 tysięcy dał na pomoc właśnie w takich tego typu sytuacjach osobom, które protestują. O tym powiemy więcej. Ja zostawiam za pośrednictwem Krzysia. Wam... Które protestują i które kobietom, które są poszkodowane w wyniku, no, można powiedzieć, opresyjnego działania państwa. Obiecuję, że do tego wrócimy. Niestety musimy już dzisiaj kończyć. Bardzo dziękuję, Bogno, za wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam szczególnie Milenę, Amelię, Olę i naprawdę wszystkie dziewczyny, które w tych 60 miastach na Pomorzu Zachodnim protestują. Hej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Z nami była Bogna Czołczyńska, Dziebuchy Szczecin. No, mam nadzieję, że nie przekręciłem, ja wszystko przekręcam, wybaczcie. Moi drodzy, a teraz już błyskawicznie, ponieważ jeszcze obiecałem wam historię obrazka, no i wszystko bardzo szybko się dzieje, ale też dla was wyjątkową gościnę, którą już zapowiedziałem, Karolina Baca-Pogorzelska, która właśnie jest nowym transferem Outrise i którą muszę przeprosić, że trochę się przeciągnęło, w związku z czym już zmieniamy temat. Teraz energetyczna dziewczyna o energetyce nam chwilkę opowie na zachętę i mam nadzieję, że szybko do nas wróci, moi drodzy. Szybko do nas wróci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, dziękuję bardzo. Z nami kobieta energia, która nie ma czasu, bo ja wszystko przeciągnąłem. Kobieta energia. Wczoraj Donald Tusk powiedział taką rzecz, że PiS realnie, choć to bardzo dziwne, realizuje rosyjską agendę realnie. Ja nie chcę z tobą rozmawiać o polityce, chcę z tobą rozmawiać o rosyjskim węglu, który miał jeszcze w 2014-15 według deklaracji polityków Prawa i Sprawiedliwości, jeśli będę nieprecyzyjny, prostuj mnie, miał być wręcz zakazany, jeśli chodzi o sprowadzanie go do Polski. Tymczasem my go sprowadzamy coraz więcej, więcej i więcej i z tego co wiem, to się wcale nie zmieni. Karolino, czy mogłabyś nam wytłumaczyć? Riders, Baca, Pogorzelska. Karolino, dlaczego tak jest i dlaczego się nie zmieni, twoim zdaniem? Ojej, musielibyśmy mieć bardzo dużo czasu, żeby to tak bardzo dokładnie wyjaśnić, ale ja się postaram w skrócie. Po pierwsze, deklaracje polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat zakazu importu rosyjskiego węgla do Polski to jedno, a drugie to takie plany ich poprzedników, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL. Bez względu na to, kto rządzi, sprowadzamy rosyjski do Polski, no i będziemy go sprowadzać, ponieważ go potrzebujemy i jest tani, a po trzecie po prostu takiego importu nie da się zakazać, bo musiałaby to zrobić albo cała Unia Europejska, której jesteśmy członkiem, a na to się nie zanosi, a po drugie trzeba też pamiętać, że Rosja jest w Światowej Organizacji Handlu i wykonanie takiego zakazu importu praktycznie jest nierealne.
udział rosyjskiego węgla w imporcie surowca do Polski wynosi plus minus 70% i nawet jeżeli, tak jak w 2020 roku, cały import trochę spadł z powodu pandemii, bo było mniejsze zużycie, mniejsze zapotrzebowanie, to ten udział procentowy rosyjskiego węgla jest cały czas na podobnym poziomie i w najbliższych latach to się nie zmieni. Karolino, jeszcze jeśli chodzi o sytuację z górnictwem, bo teraz mamy taki zwrot też polityczny, ale być może trochę merytoryczny, jeśli chodzi o Solidarną Polskę. Solidarna Polska ostatnio znowu zadziwiła, ponieważ sprzeciwiła się poparciu pewnego stanowiska rządu. Czy możesz nam powiedzieć, o co tam chodzi? A mieliśmy rozmawiać o polityce, a tutaj niestety będziemy musieli jednak wejść na temat. Nie, ale właśnie, znaczy nie chodzi, bo wiemy, o co chodzi. Znaczy to ja już tłumaczyłem wielokrotnie naszym resetarianom, Solidarna Polska stara się wyróżnić, ale o co w ogóle nam chodzi? Tym razem poszło o bardzo ważny i strategiczny dokument, politykę energetyczną państwa do roku 2040, tak naprawdę kluczowy dokument, jeśli chodzi o transformację energetyczną Polski, pozwalający nam podejmować jakiekolwiek decyzje o przyszłości górnictwa, o potencjalnej budowie elektrowni atomowej, czy wreszcie o budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku i określeniu tego, jak od tego węgla odchodzić będziemy. No i Solidarna Polska na posiedzeniu rządu, kiedy ta polityka energetyczna Polski była przyjmowana najpierw przez Radę Ministrów, w tym tygodniu Solidarna Polska po prostu powiedziała nie. I jeżeli chcesz mnie tutaj zapytać o jakieś merytoryczne powody, czy może jakiś własny program Solidarnej Polski, jeśli chodzi o przyszłość polskiej energetyki, to tutaj czegoś takiego nie ma. To jest kolejny raz, kiedy wewnątrz koalicji pokazuje się nam taki spór, że ktoś komuś chce utrzeć nosa, coś udowodnić, coś pokazać. Przy czym przy sprawach energetycznych wydaje mi się, że to są tak istotne rzeczy z punktu widzenia całego kraju. Ja nie mówię, że inne są może mniej istotne czy nie, ale chodzi o to, że tutaj jakby naprawdę jest pole do tego, by działać ponad politycznymi podziałami i tak powinno być. Przykładem tego niech będzie przyjęta ustawa o morskich farmach wiatrowych, która wreszcie jakby pozwoli na budowę wiatraków na Bałtyku, która na przykład w Senacie została praktycznie niemal jednogłośnie przegłosowana. To też pokazało i dawało taką nadzieję, że może chociaż w tematach energetycznych Tutsi i Hutu uda się porozumieć, ale mam coraz mniejsze jakby przekonanie do tego po tym, co się wydarzyło, ale tutaj nie było żadnej merytoryki. To nie jest tak, że Solidarna Polska ma swoją własną wizję, pomysł, alternatywną politykę energetyczną państwa, którą położy na stole i powie: tamta jest do bani, my mamy lepszą, proszę bardzo. To są słowa, to są slogany ministrów, wiceministrów Solidarnej Polski, którzy dają upust swoim emocjom również w mediach społecznościowych. Ja już nawet nie próbuję wchodzić w te dyskusje, bo to mija się z celem. Szkoda czasu. Nie chcę wyjść na totalnego abnegata, bo tak powiedziałem. No to powiedz, wytłumacz na cokolwiek. To konkretne jeszcze jedno pytanie. PEP, bo tak się nazywa w skrócie, tak przynajmniej mówi o niej lider Solidarności na Śląsku, Dominik Kolosz, tak słyszałem. Została, komentując politykę energetyczną Polski, Dominik Kolosz powiedział coś takiego, że zielona energia jest uprzywilejowana dlatego, że przynosi duże pieniądze, a po to, żeby zarobić te duże pieniądze, branża węglowa i energetyka węglowa jest zatruwana. Ja cytuję niemal dokładnie dzisiejszą jego wypowiedź. Czy możesz mi powiedzieć, czy jest to jakakolwiek merytoryka, czy jest to tylko taka no, jakaś zagrywka pod kątem politycznym, czy też po prostu wynikająca wypowiedź z tego, że Dominik Kolosz musi się pokazywać jako ten rzecznik węgla konsekwentnie i do końca? Ja myślę, że to, co powiedziałeś na samym końcu swojej wypowiedzi, jest najbliższe prawdzie, biorąc pod uwagę to, że
strona społeczna, czyli związki zawodowe górnicze są w trakcie negocjacji tak zwanej umowy społecznej dotyczącej likwidacji kopalń węgla energetycznego w Polsce ze stroną rządową. W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie. Natomiast ja mogę tylko powołać się na to, o czym dzisiaj media branżowe, energetyczne, nie tylko w zasadzie branżowe, ale największe media mówią, jeśli chodzi o górnictwo, 4 miliardy złotych. 4 miliardy złotych to jest strata kopalń węgla kamiennego w ciągu 11 miesięcy 2020 roku. No jeżeli chcemy tutaj mówić o dużych pieniądzach, no to ja myślę, że to są bardzo duże pieniądze. Kopalnie węgla kamiennego w przeważającej większości, wyjątkiem są naprawdę niewielkie zakłady, są w spółkach Skarbu Państwa. Te spółki Skarbu Państwa, czy spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, bo tak by należało powiedzieć, a zwłaszcza największy producent węgla, Polska Grupa Górnicza, jest od samego początku swojego istnienia, bo powstała na zgliszczach kompanii węglowej w 2016 roku i została dofinansowana w różnych transzach przez energetykę, która również jest kontrolowana przez Skarb Państwa, kwotą niemal 4 miliardów złotych, czyli pojawiają się nam takie kolejne 4 miliardy złotych, które jak widać zostały przepalone, bo straty górnictwa są olbrzymie. I wracamy do początku naszej rozmowy i do pewnego paradoksu węglowego, z którym mamy do czynienia. Nasz węgiel, polski węgiel, bo Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego, kilka milionów ton, ponad 10% naszej rocznej produkcji leży sobie na zwałach, jest niesprzedawalne, bo jest albo za drogie i nikt tego nie chce kupić, albo jakość jest no nie taka, na jaką jest zapotrzebowanie. Efekt? Taki, że jadą do nas z różnych kierunków świata kolejne miliony ton węgla. Jak powiedziałam na początku, 70% tego paliwa przyjeżdża do nas z Rosji. No jeżeli strona górnicza, jeżeli strona związkowa będzie się cały czas upierała przy swoim, że proponuje na przykład, by bez względu na to, co się będzie działo do końca funkcjonowania górnictwa węglowego, płace rosły o 2 punkty procentowe rocznie, no to ja mam wrażenie, że peron już wszystkim po prostu odjechał. Myślę, że ty akurat dobrze wiesz, że ja zawsze starałam się jakoś bronić tych spraw górniczych, pokazywać, że tam trzeba rozmawiać, trzeba wypracowywać jakieś porozumienie, no ale teraz nawet mi kończą się jakieś argumenty mówiące o tym, że należy poważnie traktować tę drugą stronę. Ja zawsze też podkreślam, że jedna sprawa to są górnicy, druga sprawa to są górnicze związki zawodowe. Te górnicze związki zawodowe, owszem, one na pewno również walczą o miejsca pracy tych 80 tysięcy górników pracujących w kopalniach węgla kamiennego, ale oni też walczą o swoje interesy. To są etaty związkowe w każdej z kopalń, więc działanie każdej z nich to są pieniądze. Poza tym dużo firm związanych z kopalniami, takich firm okołogórniczych, kooperantów jest po prostu kontrolowanych przez związki zawodowe. No i to też jest po prostu realny biznes, więc jak nie wiadomo o co chodzi, tak, to zawsze chodzi o pieniądze i próba przerzucenia jakby takiej odpowiedzialności na to, że w ten sposób i tym kosztem chce się rozwijać w Polsce odnawialne źródła energii, no jest dla mnie taka trochę niezrozumiała. I ostatnie pytanie. Z przykrością je zadaję, bo chciałbym porozmawiać dłużej i mam takie poczucie wielkiej straty, że nie możemy cię dłużej zatrzymać. Prąd drożeje. Jacek Sasin mówił o różnych dopłatach, które mogłyby spowodować, że nie odczujemy tych podwyżek. I na czym stanęło? No, stanęło na słowach. Stanęło na tym, że jednak nie uda się zrekompensować do końca tych cen, rosnących cen energii elektrycznej, co wcześniej się akurat udawało. Bo nie ma na to pieniędzy po prostu. Bo nie ma wyborów, to ja od siebie. Nie ma wyborów, oczywiście jak nie ma wyborów, no to po co coś robić. Natomiast to nie jest tak, że nie będzie w ogóle żadnych rekompensat, bo trzeba pamiętać, że rozpoczęły się prace, nie pytaj mnie kiedy się zakończą, nad takim projektem, który pozwoliłby na te dopłaty dla najbiedniejszych,
żeby jakby nie powiększać zjawiska ubóstwa energetycznego, czyli tej sytuacji, w której tak naprawdę po opłaceniu mediów nie ma już się na nic pieniędzy. Natomiast ten projekt też jest w powijakach. Musimy pamiętać, że obowiązują te rekompensaty dla przemysłów energochłonnych, więc to też jest tam częściowo załatwione. Natomiast no, jest poważna obawa, że ceny energii elektrycznej będą jeszcze bardziej drożały. Już tam nie pomoże tutaj Urząd Regulacji Energetyki, który gospodarstwom domowym jeszcze czasami potrafi troszeczkę pomóc, by te podwyżki nie były tak znaczące, bo dzieją się dwie rzeczy bardzo, bardzo istotne w tej chwili. Pierwsza z nich to, że drożeją uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, a nie drożeje węgiel, jak to po niektórym się pomyliło ostatnio. Cena 38 euro za tonę nagła była szokiem, jeśli chodzi o rynek, a będzie jeszcze drożej. No a węgiel jest paliwem najbardziej emisyjnym, a my 70% energii elektrycznej produkujemy z węgla, także cena prawdy emisji będzie miała bardzo dużą rolę, będzie odgrywać bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o poziom tych rachunków. Natomiast druga istotna sprawa to jest to, na co naciskali też górnicy w rozmowach z rządem, to jest postulat zniesienia tak zwanego obliga giełdowego. Obligo giełdowe to jest taki mechanizm, który zmuszał spółki Skarbu Państwa wytwarzające prąd do sprzedaży 100% energii elektrycznej poprzez giełdę, żeby ten proces był transparentny, żeby nie było żadnych spekulacji. To obligo 100% obowiązuje od 2018 roku, znaczy uchwalono je w 2018 roku po to, żeby zatrzymać galopujące wzrosty cen węgla. Jeżeli teraz zniesiemy to obligo, a takie są plany, no to siłą rzeczy energia elektryczna podrożeje. Nie chciałam takim bardzo mało optymistycznym akcentem, więc umówmy się, że jak spotkamy się następnym razem, to powiem coś. I o to chodziło właśnie, bo najbardziej optymistyczne, co powiedziałaś teraz, a cóż, musimy szukać optymizmu, to, że spotkamy się z Rumowiczem, moja droga, zaprosił na całą godzinę, więc... Dobra, umówienie. Okay. Szykuję pytania, jesteśmy umówieni, wracam do ciebie. Bardzo ci, kochana, dziękuję. Życzę dobrego piąteczku. Ciao. Bardzo dziękuję, wracam do pracy. Cześć. Dziękuję. Moi drodzy, czytałem Małpiaka, czytałem, który twierdzi, że może mniej gości, a dłużej do rozważenia. Odniosę się do tego, jak tylko Krzysztof Kołaczek, mój ukochany realizator, który znosi moje wszystkie niedoskonałości, da mi chwilę, najlepiej trochę dłuższą chwilę, żebym jeszcze raz przeczytał wasze komentarze, kilka zwróciło moją uwagę, żebym przyniósł wam Johna Merricka, który będzie puentą naszej dzisiejszej, mam nadzieję, inspirującej dla was i dającej do myślenia rozmowy. Także Krzysztofie, szukaj, kochani moi, szukaj, bo teraz będzie już ekspiacja i też będzie minutka. Program bez kochanego syna, który musi się wtedy skontaktować z tatą, byłby stracony, ale muszę się skontaktować z moim synem. Krzysiu, zapodaj piosenkę, bo muszę synkowi przypomnieć, że mam program. Pozdrawiam.
Nie wiem, czy mnie nie widzicie. Właśnie zapodam wam, bo to naprawdę making of będą kiedyś, albo uncut, albo deleted scenes będą. Wam dorzucę, bo to pójdę na... No, słuchaj, byłbym... nie, ojej, Bruno się pokazał, no tak, Bruno się pokazał nie raz już na ekranie. Sorry, Dawid, ale on tak jakby nie bardzo działa teraz. Nope. Nie ściszyłeś go? Proszę tylko Trzaski. Okej. Dobra. Krótki przerywnik z mojej słuchawki. Próbujemy dalej. No działa? Działa. Ciebie słychać, ale chyba będzie ok. Tak. Czy mnie słyszycie, kochani? Nie ma już szumideł? Dzień dobry, czy mnie słyszycie? Tak? Dzień bez fuck-upu jest dniem straconym. Moi drodzy, to tylko powiedziałem, że musiałem przerwać na chwilę, ponieważ mój najdroższy, kochany syn niestety... Ale też stety, bo tata go bardzo kocha, zadzwonił w środku programu. Bardzo was przepraszam, ale byłbym hipokrytą, gdybym nie odebrał, bo nigdy nie wiadomo, czy to dziecko najkochańsze nie dzwoni, żeby powiedzieć coś takiego, co jest tak ważne, że trzeba przerwać nawet program. A przykro mi, jeżeli kiedyś by tak było, że byłaby taka sytuacja, to ja przerwę ten program. Każdy program przerwę, rzucę wszystko, bo... Taka powinna być, moim zdaniem, miłość rodzica. Moi drodzy, teraz 30 sekund i powiem wam coś. 30 sekund. Chwila. Zrobimy tak. Pójdziecie ze mną w jedno miejsce. To będzie nawet łatwiej. Idziemy w takie jedno miejsce. Zapalamy światło i coś wam powiem o ważnym bardzo miejscu i o takiej jednej osobie, która to dla mnie zrobiła i o postaci historycznej, którą jest John Merrick. John Merrick jest bohaterem filmu Elephant Man Davida Lynch'a i jest dla mnie postacią metaforyczną, ale też w pewien sposób bardzo mi bliską. Tak się złożyło, że kiedyś już wam mówiłem, że mam taką chorobę współtowarzyszącą. Mniejsza z tym, to nie chodzi o to, jak, co i ten. Bo nie o tym mówię, żeby mówić wam o chorobie. Ale kiedy miałem 17 lat, zachorowałem znowu i byłem bliski śmierci i w ogóle nie było dobrze, miałem obustronne zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, 3 tygodnie 40 stopni gorączki, choć trudno w to uwierzyć, nie spałem, nie jadłem, różne złe rzeczy się ze mną działy, więc wiem, co to cierpienie i dlatego też często o nim mówię. Żeby się uratować, dostałem bardzo duże dawki sterydów. Byłem młodym chłopakiem. Ojeju, szybko leci ten czas. Byłem młodym chłopakiem, wtedy miałem 17 lat, ale byłem już wtedy zdrowy i czułem się ze sobą fajnie i akceptowałem się, ponieważ miałem przyjaciela, który pomógł mi się wydobyć z grubości i nieśmiałości, ponieważ zachęcił mnie do tego, żebym zaczął grać w koszykówkę.
Jak byłem młodszy do momentu, gdy miałem 11-12 lat, to byłem takim właśnie sobie tłuściutkim chłopcem, który był najlepszym przyjacielem dla wszystkich dziewcząt, ale żadna nie chciałaby z nim chodzić. Kiedy zacząłem grać w koszykówkę, nagle okazało się, że schudłem, że jestem fajny, że dziewczyny chcą ze mną chodzić i się pokazywać w ogóle. Więc wiem dobrze, co to znaczy być luzerem, wiem dobrze, co to znaczy być szkolną elitą, wiem, co to znaczy tracić pewność siebie i co to znaczy zyskiwać pewność siebie. I skąd się wziął ten człowiek słoń? Kiedy już zyskałem pewność siebie i jakoś to swoje ja zewnętrzne zaakceptowałem, no to przydarzyła mi się choroba i przydarzyła mi się bardzo ciężka sterydoterapia. W związku z tym moje dzieci mówią o mnie też czasami, że jestem zebrą. O czym za sekundę? Bo moje ciało bardzo się zmieniło, bo kiedy zachorowałem, ważyłem około 80 kilo i nie byłem... Choć myślałem oczywiście, że nie jestem doskonały, to nie byłem jakoś specjalnie otyły i byłem wysportowany. A jakieś 6 tygodni po tym, jak już trafiłem w stanie agonalnym do szpitala, dostałem bardzo duże dawki sterydów i ważyłem 107 kilo. Łatwo policzyć, że przytyłem 27 kilogramów w ciągu 6 tygodni. I wcale jakoś nie pamiętam, żebym zjadał setki tysięcy czekolad i tak dalej. Niewiele w ogóle pamiętam. Ale wtedy właśnie czułem się takim człowiekiem słoniem. Wtedy całe moje życie na... Nie całe moje życie na szczęście. Na długo moje życie bardzo, bardzo się zmieniło. Potem zajęło mi dużo czasu, żeby wyglądać w miarę normalnie, żeby się otrząsnąć i często opowiadam tą historię moim przyjaciołom, żeby nie rezygnowali, żeby wierzyli i żeby wiedzieli, że nie ma takich sytuacji, w których nie ma wyjścia. Każda władza przemija, także przy okazji przypomnę. Więc czułem się jak taki człowiek słoń, potem znowu się czułem po prostu fajnym człowiekiem. Potem zaakceptowałem wszystkie moje rozstępy i niedoskonałości i nigdy już nie byłem taki jak przed tą chorobą, ale dzięki temu, że spotkałem wielu ludzi, którzy mnie zaakceptowali i to jest materiał na osobną historię, bo byli to moi koledzy z osiedla przede wszystkim, jeszcze parę przyjaciółek. Dzisiaj jestem tym, kim jestem. I dzisiaj przeczytałem, że z Gazety Wyborczej odchodzi Wojciech Ordiński, taki dziennikarz, którego wielu z was może kojarzyć i który na pożegnanie powiedział, że był dziennikarzem, który czasem bywał nauczycielem, a teraz będzie nauczycielem, który być może czasem będzie dziennikarzem i powiedział to gościni naszego poprzedniego wcielenia, czyli Nikoli Bochyńskiej, dziennikarce wirtualnych mediów, którą serdecznie pozdrawiam i też polecam wam jej pisanie. I ona na Twitterze napisała właśnie, że nie będę teraz cytował dokładnie, ale powiedziała, że życzy jej, żeby jak najszybciej odeszła z zawodu, bo nie ma tam już żadnej przyszłości. Odpowiedziałem, że drodzy młodzi dziennikarze, mamy dla was same przyjemności, krew, pot i łzy, ale każdy z nas ma jakieś przeznaczenie, każdy z nas ma jakieś zadanie do wykonania. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest cudowny i musimy tylko w to uwierzyć, a łatwiej będzie nam uwierzyć wtedy, kiedy będziemy mieli takich ludzi, którzy zaakceptują nas po prostu takimi, jakimi jesteśmy. I tutaj odwołuję się do tego, co mówiła Ania, do tego, co mówił Paweł, do tego, co mówiła Karolina. Najważniejsze jest to, żebyśmy widzieli w tym naszym bliźnim drugiego człowieka i żebyśmy poszukali w sobie jakiejś akceptacji i zrozumienia dla niego. To jest chyba najważniejsze. Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć wam coś ważnego.
coś mądrego, ale to, co zawsze staram się wam przekazać, to to, w co głęboko wierzę i to, co jest bardzo prawdziwe. I zachęcam was do tego, żebyście może troszeczkę się zainspirowali tym i może troszeczkę nawet, kiedy wam będzie źle i przykro, a przecież tak będzie wielokrotnie, popatrzyli na te osoby, które są blisko was i w tym trudnym czasie nawet umiały poprosić o pomoc lub spróbowały pomóc komuś, kto spojrzy na was właśnie w taki sposób. I to wam chciałem powiedzieć i dlatego ten program był dla mnie ważny, bo to po prostu się dzieje. To nie jest tak, że wszyscy, każdy ma z nas jakiś swój wizerunek. Często piszecie do mnie i wtedy orientuję się, że myślicie sobie, że jestem jakąś inną osobą, niż jestem naprawdę. Jestem bardzo prosty, mam masę wad, żałuję wielu rzeczy, które zrobiłem, kilku, których nie zrobiłem. Często chce mi się rzucić to wszystko w cholerę i wyjechać do, nie w Bieszczady, ale na Islandię z moim kochanym dzieckiem, które mam nadzieję, że obejrzy ten program kiedyś, jeśli nie dziś. No i tyle wam chciałem powiedzieć od siebie, ponieważ uważam, że to jest szczere i też zorientowałem się, że to nie jest takie dziennikarskie w ogóle, więc chciałbym, żebyście trochę inaczej traktowali takie moje wtręty, bo ja też zawsze sobie marzyłem, że może kiedyś będę pisarzem i będę mówił właśnie o emocjach, nie będę się już bił z całym światem i to jest takie moje marzenie i trochę, ponieważ jesteście dla mnie bardzo ważni i uważam, że macie wielką moc, dla mnie macie moc i to, co wam mówiłem i przekazywałem, każdy z was jest medium, to, że spędzamy ze sobą te 2 godziny co tydzień z wieloma z was i nasza publiczność rośnie, jest nas coraz więcej. Mam nadzieję, że mam coraz lepsze mikrofony, coraz mniej fuck-upów i mimo, że staram się naprawdę z całego serca, nie wszystko mi jeszcze wychodzi, ale staram się coraz mocniej, więc dziękuję wam za zrozumienie, dziękuję wam, że jesteście i w związku z tym Bożena mnie zawsze łapie za serce. Pozdrawiam cię, Bożena, twoja książka już leci. Przypominam wam, że jeszcze jeśli chcielibyście dostać ode mnie książkę z dedykacją, to jeszcze akurat zostały 3, więc możecie napisać na nasz adres reset@resetobywatelski i chętnie zrobię to, co mi akurat w życiu troszeczkę wychodzi, czyli napiszę wam z serca dedykację. Więc, moi drodzy, tyle chciałem powiedzieć od siebie i ponieważ nie wiem, troszeczkę się wzruszyłem, to jeszcze poczytam wasze komentarze. Wzruszyłem się, bo jesteście bardzo dla mnie mili i chciałbym, żeby ta wasza, że tak powiem, energia też trafiła do ludzi, którzy tego jeszcze bardziej potrzebują niż ja, bo na szczęście jakoś sobie ostatnio radzę i mam coraz więcej nadziei. Zatem, moi kochani, uważam, że ten temat samotności, znieczulicy polityków, braku jakiejkolwiek empatii, oderwania, to taki banał niby, oderwania od ludzkich spraw, ale właśnie chciałem to wam pokazać, że to nie chodzi tylko o to, że oni się tam zamknęli w swoich limuzynach i apartamentach, tylko że oni w ogóle nie mają takiej intelektualnej łączności z problemami ludzi. Nie mają jakiejś emocjonalnej łączności w tych swoich politycznych, nędznych gierkach, w tym całym PR-ze, w tym przyzwyczajeniu do tego, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, że jutra nie będzie, że ich władza nigdy się nie skończy. I to nie chodzi o to, czy to jest władza ta, czy inna, chociaż ta jest wyjątkowo zdegenerowana, ponieważ jest wyjątkowo też bezkarna. To
najbardziej dla mnie ważne jest to, żeby każdy z was pamiętał o tym, że wszyscy musimy się tutaj pomieścić. Naprawdę nie da się wyrzucić ludzi, nawet najbardziej dziwacznie myślących, głosujących i często nawet robiących krzywdę nam, naszym bliźnim. Musimy się tu wszyscy jakoś pomieścić. Nigdy nie będzie mojej tolerancji dla ludzi, którzy świadomie krzywdzą kogoś. Uważam, że temu trzeba się przeciwstawiać, ale też często, kiedy spotykam ludzi, którzy gadają jakieś głupoty, lansują jakieś chore teorie i tak dalej, to staram się jednak tak do nich podejść, że wybaczmy im, nie wiedzą, co czynią. Nie mogę od nikogo z was wymagać, żebyście mieli tak samo, ale nawet jeżeli jedna z tych wszystkich osób, do których dzisiaj się zwracam, spróbuję to wcielić w życie, to myślę, że warto było to powiedzieć. I tak to właśnie, moi drodzy, widzę. Dlatego mam nadzieję, że zauważyliście, że dzisiaj nie było polityków, tak jak chcieliście. Mam nadzieję, że podzielicie się tym programem i mam nadzieję, że w międzyczasie uda mi się zrobić taki bardzo konkretny, niespontaniczny i uporządkowany program, który puścimy jako premierę na Resecie. Mam jeszcze kilku gości, gościń na liście, których nie udało mi się zwerbować dzisiaj na tą godzinę, na te dwie godziny katarzis, ale uważam, że to jest bardzo ważne. Znam takie dzieci. Myślę, że wy też prędzej czy później dostrzeżecie je, albo przynajmniej będziecie zapoznawać się z ich historiami. Paweł Lęcki jest dla mnie też bardzo ważnym tutaj punktem odniesienia, ponieważ jest fantastycznym nauczycielem i potrafi genialnie wyciągać z siebie coś, co staje się pomostem i pozwala budować mu więź z młodymi ludźmi. I wydaje mi się, że podaje bardzo proste patenty na to, których sam zresztą nie spisuje w swoich szyderczych postach, które robią taką furorę w internecie. I dlatego go właśnie zapraszam. I dlatego tutaj się przed nim często płaszczę i mówię: Paweł, musisz to powiedzieć, ty jesteś po prostu niezbędny do tego programu, bo on pisze wspaniale, ale pewne rzeczy trzeba z niego wyciągać. Zachęcam was też, żebyście śledzili jego wpisy na Facebooku, jest ich coraz więcej. Ostatnio pojechał konkretnie po prezydencie Dudzie, w związku z czym znowu znalazł się na czołówce, na wielu czołówkach portali. Taki jest dorobek naszego Resetu, że udało nam się sporo ludzi nowych wam pokazać i mam nadzieję, że też kilka tematów, o których wcześniej nie słyszeliście, albo przynajmniej nie znacie ich, nigdy nie były tak ujmowane jak do tej pory. Dlatego będę walczył do końca, nawet kiedy jestem bardzo zmęczony i czasami przynudzam i nie jestem doskonały, i bardzo was o to proszę, żebyście mi to wybaczyli. Także moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Przeczytałem część waszych komentarzy, ale uważam, że niektóre są na tyle trafne, że właśnie na ich podstawie stworzę premierę na temat anoreksji, Czarnka, braku empatii i wielu różnych rzeczy, o których mówiliście. I cały czas was namawiam do tego. Bożena znowu, Bożena, nie wiem dlaczego tak mi zawsze ta Bożena wyskakuje, ale Bożena jeszcze powiedziała: Paweł widzi niezauważalne. Niby niezauważalne, a chyba takie trochę zrozumiałe, bliskie i w pewien sposób namacalne dla każdego z nas.
jak się nad tym pochylisz i kiedy już Paweł to powie, to się wydaje, że to jest takie oczywiste. Postaram się spisać te jego wszystkie mądre słowa i zrobić taki alternatywny wpis Pawła Lęckiego z naszego spotkania, który nie będzie tym wspaniale szyderczym, celnym, podszytym ironią, ale też wskazującym na rzeczy ważne i najważniejsze wśród rzeczy, które wydają się tylko ważne i najważniejsze. Mam nadzieję, że to docenicie. I bardzo mi też zależy na tym, żebyście poszerowali nasz program, ponieważ będę tutaj, już się przymierzam do tego, będę tutaj wzdychał, płakał, jęczał, krzyczał, groził, odgrażał i nie wiem, jak bardzo się jeszcze tarzał, żeby tylko Paweł Lęcki został naszym prowadzącym. I mówię to do ciebie, panie najlepszy nauczycielu, ministrze w moim rządzie, który być może nadejdzie, a przynajmniej kiedyś mi się przyśni. Słuchajcie, zróbcie wielki, wielki hałas dla Pawła. Poczytajcie też jego ostatnie wpisy, bardzo was proszę. Ostatnio przeżył sporo wyjątkowych dla siebie, wyjątkowo trudnych dla niego chwil. Bardzo bym was prosił, żebyście dali mu sygnał, że to właśnie resetarianie pozdrawiają, resetarianie są z tobą, resetarianie ślą ci dobre życzenia, żebyście tak otagowali swoje wpisy na jego osi, pod jego wpisami, żeby on wiedział, że warto, że my go zapraszamy, że my na niego czekamy, bo wydaje mi się, że i na początku też jakby oddaję całego siebie do dyspozycji, żeby go wprowadzić w te nasze... Radek, twój mikrofon umarł. Halo, halo, halo. Już lepiej. Dobrze, moi drodzy, nie chcę być już człowiekiem memem, który cały czas ma szumy. Będę powoli dokańczał dzisiejsze spotkanie. Bardzo was zachęcam do tej akcji. Ściągnijmy Pawła Lęckiego do resetu. Możemy to zrobić wszyscy. Ja będę szerował naszą rozmowę. Wy też bardzo, bardzo was proszę, poszerujcie, gdzie się tylko da. Nie wiem, czy słyszeliście dokładnie mój pomysł, ale Paweł ma za sobą ciężkie chwile, jest twardzielem, ale mam takie jakieś przeczucie, że jeśli wszyscy nasi resetarianie i resetarianki dadzą mu bezpośrednio odczuć, że na niego czekamy i że to jest jego miejsce, to jest właśnie jego miejsce, zresztą możemy go wspierać na rozmaite sposoby i uważam, że idealnie pasuje do naszej układanki. Nawet z Marcinem już rozmawiałem, że marzę o tym, żeby z nami mógł być w drużynie i Marcin mi powiedział, żebym go zaprosił, więc go zaprosiłem, więc mam nadzieję, że pomożecie mi wyśrubować naszą oglądalność, która ciągle rośnie. Dziękuję wam bardzo, bo to też pamiętajcie, że wasze udostępnienia, łapki, pamiętajcie o łapkach w górę, przynoszą nam coraz większe zasięgi i coraz większe emocje i coraz większą wolność, dzięki której możemy budować nasze społeczeństwo obywatelskie, zresetowane obywatelsko. Pamiętajcie, że możecie nas wspierać i że bardzo was proszę o to, żebyście nas wspierali. Dołączyła do nas ostatnio Karolina Rogaska, której jestem fanem absolutnym. Myślę, że Paweł Lęcki to jest ten transfer, który w tym okienku transferowym będzie moim celem. No więc wszystko w naszych rękach. To wam chciałem powiedzieć na dobranoc. Pamiętajcie o zrzutkach na mikrofony i kamerki. Pamiętajcie o tym, mam taką jeszcze prośbę do was na weekend. Weźcie
jakiejś osobie, która wyjątkowo was wspieniała, powiedzcie coś miłego, zadanie domowe. A ja z wami, moi drodzy, razem z moim Johnem Merrickiem, człowiekiem słoniem i wszystkimi moimi emocjami, którymi się z wami dzielę, już się żegnam, zapraszając was na następne Katarzis za tydzień, piątek, 19, Reset Obywatelski. Pamiętajcie, zapraszamy Pawła, to jest nasze zadanie na następny tydzień domowy. Dziękować. Było mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję wam i do zobaczenia w następny piątek, 19.21 Katarzis. Bądźmy razem, resetarianie, resetarianki, Reset Obywatelski. Dobranoc, nazywam się Radosław Gruca i jestem waszym pracownikiem. Cześć. Reset Obywatelski. Jestem w show. Słuchajcie, ja strasznie przepraszam, ale naszym dzisiejszym sponsorem i producentem tego programu był Waldemar Wysokiński. Jeju, strasznie cię przepraszam, nagram to jeszcze osobiście. Waldemar Wysokiński, bardzo, bardzo wam dziękuję. Waldemar. Reset Obywatelski.